Cześć dziewczyny, to ja. Słuchajcie, stało się. Od jakiegoś czasu oglądacie mnie na YouTubie i słuchajcie, nie wiem, może moje hole lumpeksowe. Ja myślę, że tak, że tutaj zagrały hole lumpeksowe, zgłosiła się do mnie firma Jaguar. Ja poproszę swojego osobistego kamerzystę, ponieważ dziewczyny, koniec ze statywami. Firma Jaguar nie dość, że dała mi Jaguara do testów, w ogóle już na zawsze samochód. To jest Jaguar F coś tam, nie interesuje mnie to, jaki to jest Jaguar. Ważne, że biały i że mi się podoba. Jeszcze dostałam właśnie kamerzystę, żeby nie musiała się już męczyć ze statywami i tak dalej. Także teraz tak to, dziewczyny, wygląda. Pomyślałam sobie tylko tak, że teraz jak już mam tego Jaguara, jeszcze jest do pełna zatankowany, jadę, słuchajcie, do kliniki doktora X, bo do takiego auta powinnam się podpompować tu i naciągnąć tu, żeby to pięknie się prezentowało. Także moje kochane, no warto nagrywać na YouTube. Ja jestem przeszczęśliwa. Bożena, ej! Co? Zielone, jedź! Już, sorry, zamyśliłam się. No. A, nagrywasz już? Tak. Cześć dziewczyny, chciałyśmy taką nową serię u nas na kanale zamieścić odnośnie zakupów, ale tym razem nie zakupów kosmetycznych, ani nie zakupów związanych z lumpeksami, tylko zakupów spożywczych. Jak już zdążyłyście zauważyć, ostro oszczędzamy na ciuchach, bo zaopatrujemy się, znaczy ja głównie w lumpeksach, dlatego pomyślałam sobie tak, oglądając inne filmiki, też tak myśląc, co mnie czeka. A mianowicie, nie chcę być złym prorokiem, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale po tak długim zwolnieniu obawiam się, że mogę wylądować na zasiłku, a już dowiedziałam się, jaka kwota tego zasiłku jest. Dlatego pomyślałam sobie, gdzie jeszcze można by zaoszczędzić. I tutaj zakupy spożywcze. I chciałabym tak, może pomóc też Wam w tym, więc dziś wybieram się do Tesco. Zamierzam zrobić jakieś zakupy produktów takich tańszych. Może znajdę coś, po czym się pochoruję. A może znajdę coś, co i Wam przypadnie do gustu i będziemy mogły wspólnie oszczędzać, prawda? Ja dlatego, że prawdopodobnie będę na zasiłku, a może będę w pracy, któż to wie. Ale mówię, nawet te, które macie pieniądze, może też będziecie chciały po prostu zaoszczędzić. Także słuchajcie, jedziemy do Tesco. Będzie bardzo szybko, bo ja już po prostu płynę. To auto niestety nie posiada czegoś takiego jak klimatyzacja. Ale dobra, to jest tak, seria Życie na kredycie, czas zacząć, więc dziewczyny, zakupy Tesco. Jeżeli ta seria się przyjmie, na pewno wyskoczę do innych marketów. Od Tesco zaczynam, wydałam całe 34,81 zł i powiem Wam tylko tyle, że za te produkty, które kupowałam do tej pory, zapłaciłam sporo więcej. Naprawdę sama jestem w szoku, ile zaoszczędziłam. Tyle, czy będę mogła tak oszczędzać, te produkty mi się po prostu spodobają. Dziewczyny, pokazuję Wam dziś to, co kupiłam. W następnym filmiku pokażę, jak te produkty mi się sprawdziły i czy damy radę zaoszczędzić, czy nie. Zaczynamy. Dziewczyny, jestem wielką fanką Lenora Złotego i tego używałam do tej pory, ale teraz kupiłam ten płyn do płukania Tesco, więc taka podróbka jakby trochę Lenora. Pachnie tak, jak powąchałam, nawet nieźle, więc zrobię pranie i powiem Wam, czy rzeczywiście efekt jest taki sam. Kolejna rzecz z produktów chemicznych. Do tej pory używałam Pronto do kurzy. Tym razem zdecydowałam się na produkt Tesco. Jest antytabak do mebli. Nie antytabak, tylko antistatik do mebli. Dziewczyny, zobaczymy, czy rzeczywiście to będzie się tak sprawdzało jak Pronto, bo tak naprawdę, czy jeżeli gdzieś ta skuteczność będzie bardzo podobna, to czy jest sens wydawać kupę kasy. Kolejna rzecz to są, dziewczyny, delicje Tesco. Ja delicje na przykład uwielbiam, te biedronkowe. Jestem ciekawa, jak jest z tymi. Ceny to jest tam około 2 zł chyba te delicje, ale tutaj nie będę podawała ceny, no wiadomo, ile te produkty kosztują, także wybrałam to o smaku pomarańczowym. Pomyślałam też o swoim mężu, zawsze kupowałam mu ptasie mleczko wedla, więc dzisiaj będzie lekkie zdziwienie, kiedy będzie jadł niebiańską piankę czekoladową. Tutaj raczej szału się nie spodziewam, ale tu znawcą jest mój mąż i jego poproszę o wydanie opinii na temat tego właśnie ptasiego mleczka. Kolejna rzecz, dziewczyny, to tutaj też jestem bardzo ciekawa, jak to będzie z makaronem, bo nie sięgłam po ten na najniższej półce, tylko ten półkę wyżej od najniższej, czyli około 2 zł. Zawsze kupuję Lubelle lub taki makaron z firmy na literę B w Kauflandzie. Bardzo mi smakuje, więc jestem ciekawa, czy ten będzie porównywany po prostu do Lubelli.
Kolejna rzecz to jest sok. Ja tutaj nie będę czytała składu tego soku, bo czytałam skład Paoli, też zachwycająca, słuchajcie dziewczyny, nie jest. Ja na przykład używam soku pomarańczowego do tej pory z Paoli do wody muszynianki tej lekko gazowanej. Teraz zobaczę ten sok, czy też będzie duża różnica. Kupowałam też soki z Łowicza. I ostatnia rzecz dziewczyny, którą chcę Wam pokazać, to jest mydło w płynie, bo akurat skończyło mi się w domu, więc zakupiłam takie za 2 zł. Co mogę o nim powiedzieć? Lilia wodna, zapach, dość gęste. No ale to co? To trzeba użyć, żeby wiedzieć. Opakowanie jest takie dziwne, bo jest takie miękkie, ale to chyba działa na plus tego produktu, bo wierzę w to, że tutaj nie było użyte aż tyle tego plastiku, więc... Więc przynajmniej tyle. Dobra dziewczyny, najważniejsze, musicie dać mi znać przede wszystkim kciukami, czy takie coś będzie dla Was przydatne, do jakiego marketu powinnam się wybrać, nie piszcie mi tylko do Lidla, bo jego w Sochaczewie nie ma, a nie chcę tym moim pięknym bolidem jechać aż do Skierniewic i tak dalej, więc będę się zaopatrywać tylko tu. Mam nadzieję, że będzie to dla Was też przydatne, że może znajdziemy jakieś produkty, na które nie będziemy musiały wydawać aż tak dużo pieniędzy i zostanie nam więcej kasy po prostu na ciuszki i kosmetyki. Dobra dziewczyny, czyli kciukujcie, subskrybujcie nasz kanał, będzie nam bardzo miło. Pozdrawiam Was gorąco. Pa!